Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na emisji TV, witam na naszym kanale, witam w programie z cyklu Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości kondycji naszej ojczyzny. Dzisiaj temat, który dotyka może nie wszystkich Polaków, ale na pewno dużą część, w każdym razie tą, która ma dzieci w wieku szkolnym, które są poddane obowiązkowi szkolnemu i najczęściej w Polsce jednak uczęszczają do szkół publicznych, szkół państwowych, a i tak każda szkoła musi realizować to, co Ministerstwo Edukacji sobie wymyśli. Jak wiecie Państwo, zapewne teraz ministrem, czy jak niektórzy, ona chyba sama też i niektórzy mówią, ministrą edukacji jest Barbara Nowacka i zapowiedziała, że będą radykalne zmiany. Nie tylko jest to deczarnkizacja przeprowadzona na funkcjach kuratorów oświaty, ale to jest zakaz prac domowych, to są zmiany w podstawie programowej krytykowane przez przedstawicieli prawej strony, chociaż ponieważ każdy z nas jest przeszedł przez system edukacji, a myślę, że w każdym razie młodsze roczniki można chyba śmiało nazwać ofiarami tego systemu edukacji, to właśnie dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy reformy, tudzież deformy pani Nowackiej to jest marsz ku lepszemu, czy może maszerujemy śmiało ku idiokracji. A porozmawiam o tym z panem Dariuszem Rozwadowskim, publicystą, ale też nauczycielem historii, czyli no można powiedzieć z praktykiem, który znajduje się w samym centrum tego zamieszania, no ale też autorem wielu publikacji, między innymi współautorem Encyklopedii Antykultury. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie i przypominam, jak zawsze w tym cyklu, że jeśli jest dokąd zmierzamy, no to są też pytania od was i zawsze ktoś tam na czacie, w tym wypadku Piotr Korczarowski, ale zawsze ktoś tam na czacie czujnym okiem patrzy i wyławia te pytania, które w drugiej części programu zawsze zadajemy, więc do tego serdecznie zachęcam. Powiedziałem na wstępie o tych pomysłach minister Nowackiej. Może tak zaczniemy właśnie od tego, co teraz jest dyskutowane, zanim przejdziemy do tego, jakie idee za tym wszystkim stoją, no bo to mówi się oczywiście, że to się chce ulżyć uczniom, rodzicom, wyrównywać szanse i tak dalej, ale to są slogany, które każdy przedstawia, że chce, żeby szkoła lepiej uczyła i była bezpieczniejsza i tam. No to każdego ministra edukacji można znaleźć takie wypowiedzi. No ale to, co praktycznie za chwilę wejdzie do szkół, czyli w szkołach podstawowych, w klasach 1-3 w ogóle nie wolno zadawać prac domowych, w starszych klasach trzeba, można je zadawać, ale nie można ich oceniać. No i generalnie pani minister używa chętnie takiego słówka, że jest ocenoza, że to generalnie, może nie wiem, jakieś teraz za chwilę stopnie szkolne zostaną zniesione, jakieś tam szlaczki się będzie wstawiać. Czy za tymi pracami domowymi to stoi jakiś plan, jest to jakiś pomysł, czy to pana zdaniem jest takie tanie efekciarstwo i jaki przede wszystkim będzie skutek no, dla uczniów, bo chyba o nich najwięcej trzeba myśleć. Ja muszę powiedzieć, że to jest szerszy plan i to, co się dzieje obecnie w Polsce, także w zakresie edukacji, należy rozpatrywać w kontekście takim bardzo szerokim, mianowicie w próbach tworzenia jednego europejskiego superpaństwa. I to jest jeden z kolejnych elementów, który ma na celu przygotować Polaków do tego, młodych Polaków, by stali się w przyszłości przykładnymi obywatelami takiego europejskiego superpaństwa. Żeby móc to zrobić, no to wiadomo, że trzeba odciąć od korzeni. No i widzimy te propozycje w tych prekonsultacjach, tak, które mamy, wyraźnie zmierzające w tym celu, żeby
usunąć wiele niezwykle wręcz fundamentalnych kwestii dotyczących polskości, naszej historii, ale także naszego całego dziedzictwa narodowego. Więc ktoś to tworzy, tak? Wiadomo, nie jest to w tym momencie jeszcze zatwierdzone, natomiast jeżeli pojawiają się na stronie ministerstwa tego typu propozycje, no to świadczy to o tym, że no, tworzą to ludzie, którzy no, dążą do tego, by w dużej mierze młodych Polaków odciąć od ich korzeni, by właśnie pozbawić pamięci i tożsamości, co wpisuje się w szerszym kontekście w działania Unii Europejskiej, która docelowo dąży do tego, by stworzyć w zasadzie jeden podręcznik europejski, który będzie forsował pewną wizję historii, która niewiele będzie miała wspólnego z prawdą, ale będzie tą jedyną słuszną. Ponieważ no ja już tu od dłuższego czasu, czy to w różnego rodzaju programach, także w swoich książkach, w publicystyce, wskazuję na to zagrożenie, na zagrożenie stworzenia państwa totalitarnego. I fundamentem tego państwa jest manifest Ventotene. To jest komunistyczny plan stworzony przez Altiera Spinelliego, dzisiaj uznawanego za patrona Europy. Na Parlamencie Europejskim jest jego nazwisko, jest on patronem tego parlamentu i w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej odwołują się eurokraci właśnie do manifestu z Ventotene. A pierwszy punkt w tym manifestie brzmi, że należy zlikwidować suwerenne państwa, zlikwidować państwa narodowe, ponieważ ma powstać jedno wielkie federacyjne państwo. I teraz, gdy się zastanowimy nad tym, jak zlikwidować państwa narodowe, narody, no to wiadomo, że jednym z takich podstawowych zadań, czy jest odcięcie od zniszczenie po prostu pamięci i tożsamości danego narodu. Więc tutaj to takie działania wpisują się właśnie w ten plan. I jest to systematycznie od wielu, wielu już lat jest to realizowane. Ja w 2018 roku napisałem książkę Marksizm kulturowy, która traktuje o tym zagadnieniu i teraz mamy przyspieszenie tej całej rewolucji także w Polsce. Są to bardzo groźne propozycje. One dotyczą, teraz ja zająłem się historią, tak, ale to nie tylko historia, bo to także inne przedmioty. I nawiązując też do tego, co tutaj pan powiedział, chodzi o brak tych prac domowych. No, w myśl zasady. Ja również obok tego, że nauczam historii, od lat jestem związany ze sportem, jestem również trenerem, też przez wiele lat nauczałem wychowania fizycznego i też mogę z tego tutaj pola powiedzieć, że no w myśl takiego przysłowia, trening czyni mistrza, tak? Jeżeli czegoś nie będziemy trenować, jeżeli nie będziemy ćwiczyć, nie tylko to, co zrobimy na treningu, czy zrobimy na lekcji, ale jeżeli to nie będzie poparte ćwiczeniem w domu, tak, po zajęciach, no to nie osiągnie się sukcesu, to nie będzie się człowiek rozwijał, nie będzie pogłębiał swojej wiedzy, więc to przecież jest oczywiste, że brak zadań domowych doprowadzi do tego, że no poziom wiedzy drastycznie spadnie. Oczywiście są nawet nauczyciele, którzy twierdzą, że zadawanie prac domowych mija się z celem, bo to jest i tak fikcja, bo uczniowie sobie spiszą, bo teraz mamy sztuczną inteligencję, która za nich wszystkich rozwiąże. No ale przecież pracą domową nie jest tylko, nie wiem, podanie jakiegoś testu czy rozwiązanie jakiegoś zadania, ale to także zapoznanie się z jakąś konkretną treścią, czy przeczytanie książki, obejrzenie nawet filmu też edukacyjnego jest też pracą domową, więc praca domowa nie musi sprowadzać się do rozwiązywania jakichś testów, tak, gdzie można sobie znaleźć odpowiedzi. Więc to, co już mówiłem, brak pracy obok tego, co na lekcjach, w zasadzie prowadzi do tego, że taki młody człowiek nie będzie się prawidłowo rozwijał, nie będzie pogłębiał swojej wiedzy. Dziś już widzimy, ja to widzę, tak? Jakie są problemy
dzieci, które mają problemy z czytaniem, mają problemy z pisaniem i to są naprawdę w takich klasach, gdzie dziecko potrafi w siódmej, ósmej klasie mieć problem z czytaniem czy z liczeniem, tak? I to jest wiele takich przypadków. No jeżeli teraz jeszcze pozbawimy tego narzędzia, które również w pewien sposób no, motywowało to dziecko do tego, by ono jeszcze ćwiczyło w domu, tak? Oprócz tego, co na lekcji, również pogłębiało tą wiedzę w domu. Jeżeli to będzie wytrącone, no to można się domyślać, jak to będzie wyglądało. No, no wygląda to po prostu fatalnie. No i mam nadzieję, że coś takiego po prostu nie wejdzie w życie, bo to jest w myśl tej zasady, jeszcze raz powtórzę, trening czyni mistrza. Tutaj mogę przytoczyć choćby jednego z największych sportowców w historii, Michaela Jordana, który wielokrotnie mówił o tym, że on setki tysięcy rzutów oddawał do kosza sam, tak? Szedł po treningu, trenował, ćwiczył i dopiero to umożliwiło mu dojście do takiej perfekcji, że stał się po prostu mistrzem w tym, co robił. Bez pracy, bez tego wysiłku, który powinien być włożony, no nie ma mowy o sukcesie i nie ma też mowy o tym, żeby ktoś no, pogłębiał swoją wiedzę. A zatem widzimy, że to jest działanie, które jest po prostu działaniem destrukcyjnym, ale właśnie teraz zastanówmy się z drugiej strony, o co też w tym wszystkim chodzi, tak? Ponieważ zauważmy, że jest to pewna tendencja, którą również przez lata obserwowaliśmy na Zachodzie. Ja jeszcze w 2016 roku, jak zaczynałem pisać swoją książkę Marksizm kulturowy, miałem, jeszcze wtedy się łudziłem, że Polacy nie dadzą się na to nabrać, na tą ideologię, na tą destrukcyjną ideologię tego nowego marksizmu, tak, który po rewizjach doprowadził do pewnego odwrócenia kolejności rewolucji, tak? Ponieważ strona lewicowa zarzuca, że nie ma czegoś takiego jak marksizm kulturowy. Być może samo sformułowanie tego zagadnienia jest może nie do końca fortunne, tak? Ale ono się przyjęło, sami marksiści w latach 70. Właśnie stworzyli to pojęcie cultural marxism i ono się przyjęło. I tu chodzi po prostu o odwrócenie rewolucji, bo celem i tak jest zmiana stosunków ekonomicznych i z tym właśnie mamy do czynienia. Obecnie już dochodzi do tego, że tą kulturę udało się w pewien sposób przejąć, przekształcić i to właśnie poprzez oddziaływanie kulturowe te wszystkie absurdy są możliwe do realizacji, ponieważ one obrażają rozum, obrażają zdrowe myślenie, to co się dzieje, ale niestety to się udaje, tak? Świat zachodni został w zasadzie przez tę rewolucję rozjechany. Teraz to się odbywa w Polsce. No i niezwykle istotna tutaj jest ta kwestia edukacji i wychowania. I widzimy, co się dzieje po zmianie rządu. Te kluczowe właśnie dla takiej świadomości narodu, dla też przetrwania, dla tego, by ten pierwiastek narodowy został zachowany, te kluczowe resorty ministerstwa zostały powierzone w zasadzie skrajnej lewicy. Tak, chodzi tutaj właśnie o kwestie rodziny, edukacji i kultury. Tak? To ma na celu po prostu doprowadzenie do takiej sytuacji, w której to, co mówiłem, jest tworzony eurokołchoz, jest tworzone superpaństwo, więc trzeba odpowiednio przygotować no przyszłych wyborców także, bo te działania, które są podejmowane tutaj również w zakresie tych zmian w edukacji, mają też przygotować takich idealnych wyborców dla tych sił politycznych, które chcą wdrożyć tego typu reformy. Czyli no, z ich punktu widzenia jest to logiczne, zrozumiałe i wiedzą, co robią, no i dążą do tego w sposób taki sukcesywny, systematyczny. Tak więc na pewno będą próby tego wprowadzenia. Być może teraz widzimy, że pojawia się sprzeciw, pojawiają się też głosy z różnych środowisk, także środowych historyków, że no, są to zmiany, które idą, no, są to niedopuszczalne zmiany, bo wystarczy sobie spojrzeć, że co też jest ciekawe, że
Owszem, wiele kwestii związanych z tradycją chrześcijańską, z wartościami chrześcijańskimi jest usuwane, ale część z nich zostaje. Ale też, co ciekawe, zostają usunięte te, w tych propozycjach oczywiście, tak? Jest propozycja, by usunąć te zagadnienia, które mówią prawdę o zbrodniach na Polakach, tak? O zbrodniach na Polakach dokonywanych przez Niemców czy Ukraińców. I to jest też niezwykle groźne, bo jeżeli to zostanie usunięte, no to można z łatwością pisać historię na nowo, a wiemy, jakie są tendencje i jak różne siły, różne środowiska próbują z Polaków, z ofiar II wojny światowej zrobić katów, więc to jest niezwykle groźne i niebezpieczne. No tylko tutaj a propos jeszcze tej postawy programowej, bo tu przykład historii chyba będzie najlepszy. Mamy taką sytuację, to sam na własnej skórze jeszcze mniej więcej pamiętam, jak to w szkole wyglądało, że no, w praktyce te całe programy były tak skonstruowane, że no, teoretycznie mieliśmy na wszystko czas, tylko na początku oczywiście zaczynało się od starożytności. Myśmy tam tych różnych Egipcjan, Sumerów czy inne te starożytne cywilizacje były przerabiane dosyć wnikliwie. Natomiast to, co było już na końcu roku, no, w zależności oczywiście co to było, no bo to w jednej klasie to było gdzieś tam średniowiecze, ale w klasie ostatniej na końcu roku, no to już była ta historia najnowsza, to najczęściej nie starczyło czasu, więc to się przerabiało albo po łebkach, albo w ogóle się nie przerabiało, no bo już się nie zdążyło, jeśli tam w trakcie roku jeszcze czasem były jakieś zdarzenia nieprzewidziane, jakieś lekcje wypadały. Także może rzeczywiście podstawa jest do odchudzenia, ale no jeśli się wykreśla na przykład powstanie wielkopolskie, przeciwko czemu paradoksalnie protestuje nawet partia Razem i jej wielkopolskie struktury, wykreśla się tam w innych typach szkół bodaj rzeź wołyńska miała paść ofiarom tych cięć w podstawie, no to rzeczywiście jest tutaj nad czym się zastanawiać, ale czy może rzeczywiście nie mamy za mało w podstawie o Polsce, a za dużo o Sumerach? Jeżeli będziemy się zastanawiać nad odchudzeniem podstawy programowej, to jak najbardziej można to dokonać i tutaj pan redaktor dobry kierunek pokazał, tak? Ponieważ rzeczywiście wiele treści związanych z tymi starożytnymi cywilizacjami można zrobić, nie to, że może, żeby zupełnie usunąć je, ale zmniejszyć po prostu ilość tego materiału, tak? Można to też tak, tą podstawę sformułować, że pewne kwestie będą zasygnalizowane, a już dla tych, którzy bardziej się interesują historią, mogą to sobie rozwinąć, tak, żeby coś, jakiś temat jest zasygnalizowany, a później można go rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o klasę, o szkołę podstawową, to program historii, no już ładnych kilka lat temu, został też zmieniony i rzeczywiście cała ósma klasa to jest w zasadzie ta historia najnowsza, bo ona się zaczyna od II wojny światowej, więc tutaj ten kierunek jest całkiem, uważam, dobry, ponieważ był dobry i uważam, że jest mnóstwo informacji i można bardzo dobrze tą historię najnowszą przedstawić i młodemu pokoleniu wyłożyć, tak? Więc tutaj na pewno od tych czasów kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wstecz to dokonano dobrej, uważam, reformy, ponieważ cała ta ósma klasa to jest historia najnowsza Polski, historia powszechna. Jest mnóstwo treści, które na pewno są niezwykle ważne i które umożliwiają młodemu człowiekowi poznanie tej najnowszej historii. Choć rzeczywiście można się też zastanawiać, czy ta historia powszechna musi być aż tak szczegółowo przedstawiana, bo jeżeli mówimy o odchudzaniu, to tak, to też moim zdaniem niektóre zagadnienia można bardziej ogólnie, gdy mówimy o historii powszechnej, by
to, co najważniejsze dla nas Polaków, ta historia Polski była w odpowiedni sposób, by zdążyć ją omówić. Jak najbardziej tak. Nad takimi zmianami możemy się oczywiście zastanawiać. Natomiast no, my tu mówimy o kwestiach fundamentalnych, tak? Bo jeżeli gdzieś jest propozycja, że nie wiem, że z podstawy znikają kwestie ludobójstwa na Polakach dokonywanego przez Niemców czy Ukraińców, tak, rzeź wołyńska, nie wiem, rzeź Woli, tak, kwestie związane z bohaterami narodowymi, rotmistrz Pilecki, tak, znika, czy Inka, czy inni bohaterowie, święty Maksymilian Kolbe, no to, no to jest po prostu destrukcja i to jeżeli coś takiego by zostało zatwierdzone, bo cały czas musimy pamiętać, że to są pewne prekonsultacje. Ale jeżeli coś takiego zostałoby zatwierdzone, no to nosi to znamiona w zasadzie nowego Kulturkampfu, tak? Ponieważ no inaczej czegoś takiego określić nie można. No zdecydowanie tutaj też na przykład kwestia lektur, tego, że się zmieniają lektury, na przykład w pustyni i w puszczy ma zniknąć, no być może dlatego, że to jest ten straszny kolonializm i prawda, wyższość białego człowieka, to jest w ogóle niedopuszczalne. Chociaż ja pamiętam, że chyba z rok czy dwa lata temu doszło do akcji medialnej przeciwko temu, że wystawiono w jakiejś tam szkole Murzynka Bambo, więc myślę, że i Murzynek Bambo może być zagrożony. Oczywiście, ale tego typu zabiegi były stosowane w przeszłości w krajach Zachodu, więc to jest takie trochę małpowanie, tak? Takie naśladownictwo tego, co miało miejsce na Zachodzie. A jest to szerszy plan tego, co już też wspomniałem, też ideologii, u podłoża, u fundamentu, której stoi nowy marksizm, czyli wytwory szkoły frankfurckiej, tak na dobrą sprawę, wychowanie antyautorytarne, wychowanie krytyczne, co się z tym wiąże, tak? Pedagogika, antyautorytarna pedagogika krytyczna, która ma na celu właśnie no, usunięcie tego, co frankfurtczycy uznawają za, co frankfurtczycy uznają za treści, które prowadzą do faszyzacji psychiki ludzkiej, tak? Oni tego typu terminu stosują. Teodor Adorno stworzył skalę F, która miała na celu właśnie badać w ludziach stopień faszyzacji psychiki. Oczywiście to nie miało żadnych podstaw naukowych, było to oparte o psychoanalizę, a zatem były to po prostu typowo narzędzia ideologiczne, które miały na celu po prostu niszczenie wszystkiego tego, co konserwatywne i promowanie rewolucjonistów, promowanie marksistów i promowanie całej tej ich rewolucji, która przetaczała się w latach 60. przez świat zachodni. Polacy byli w dużej mierze wprowadzani w błąd przez również w nauczaniu, tak? Ponieważ dla nas rok 68 kojarzył się z walką z komuną, tak? Tymczasem istotą tej rewolucji kontrkulturowej całej lat 60. było to, że ci w zasadzie marksiści zachodni zafascynowani internacjonalizmem, zafascynowani Trockim, Gramsim, którzy zaczęli odkrywać tych ideologów zachodnich, którzy po fiasku rewolucji komunistycznej z okresu I wojny światowej zaczęli się zastanawiać, dlaczego ta rewolta zawiodła i jak przeprowadzić ją skutecznie. Oni tak na dobrą sprawę zaczęli wprowadzać, wdrażać w życie nową strategię, strategię tak zwanego długiego marszu przez instytucje, czyli właśnie, żeby ta rewolucja się powiodła, postanowiono odwrócić kolejność. Karol Marx twierdził, że najpierw trzeba dokonać zmiany w bazie, czyli w ekonomii i później te zmiany ekonomiczne pociągną za sobą zmiany też kulturowe, czyli tak zwanej nadbudowy. Natomiast ci zachodni myśliciele, rewolucjoniści, ci, którzy dokonywali rewizji marksizmu, odwrócili to, czyli uznali, że najpierw należy przekształcić
nadbudowę, czyli kulturę. Jeżeli uda się opanować tę kulturę i poprzez oddziaływanie kulturowe, poprzez opanowanie kluczowych instytucji dla życia społecznego, poprzez opanowanie systemów edukacji, uda się po prostu zmienić ludziom świadomość, by sami z radością przyjęli rewolucję i wtedy będzie można dokonać z łatwością zmian w tej bazie, czyli w ekonomii. I to się w zasadzie dzieje, tak? Bo widzimy, co się dzieje w Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z takim wytrychem, który ma posłużyć do wywłaszczenia, do odbierania ludziom własności, a tym wytrychem jest ochrona klimatu. Czyli pod pretekstem ochrony klimatu ma dojść do rewolty, no tak mówiąc szczerze, komunistycznej, tak? Ponieważ no jeżeli komuś będzie się zabierało własność, ponieważ ta własność szkodzi środowisku, no to de facto zrealizowane zostaną główne postulaty komunistów, tak? Czyli pozbawienie ludzi własności prywatnej. I to w tym kontekście wszystkie te działania również na polu edukacji należy rozpatrywać. To jest spójne, jeżeli się wczyta w te wszystkie agendy, w te wszystkie rozporządzenia, w te wszystkie pomysły unijne, także w te drogowskazy integracji. To jest zapisane w dokumentach. To nie jest. Jeszcze kilka lat temu twierdzono, że to są teorie spiskowe, ale to nie są żadne teorie spiskowe, bo można o tym przeczytać w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. A zatem, jeżeli mamy tę wiedzę, no to wszystko zaczyna się pięknie układać. I kolejnym elementem w realizowaniu tego planu tworzenia superpaństwa i niszczenia państw narodowych i poszczególnych narodów, tożsamości tych narodów, jest kwestia migracji, tak? Kwestia migrantów, którzy też są do tego celu wykorzystywani, bo oni idealnie nadają się do tego, by zniszczyć państwo narodowe. Więc warto patrzeć na te wszystkie zmiany, te wszystkie planowane reformy w tym szerszym kontekście, ponieważ wtedy możemy dostrzec, jaki jest faktyczny cel tych wszystkich działań. Tutaj tylko przypomnę naszym widzom o pytaniach, bo na razie nie widzimy żadnego na czacie. Proszę tylko poprzedzać je słowem pytanie, żeby to nie było wątpliwości, że to jest pytanie do gościa, a nie jakaś wypowiedź w dyskusji na czacie. Zresztą ja tak zerkając cały czas jednym okiem na czat, właśnie ubiegł mnie jeden z widzów, jeśli chodzi o pytanie, które teraz chciałem zadać, bo już napomknąłem tam na początku o ocenach, że może jakieś szlaczki zamiast ocen. No ale właśnie pani minister mówi dużo o ocenozie, no ale z drugiej strony to te stopnie to może być właśnie taki mechanizm kształcenia, że właśnie dodatkowe stopnie za odpowiednią ocenę kryzysu klimatycznego czy coś takiego. Ale czy przypadkiem nie jest też tak, że szkoła ocenoza, ocenozą to jest taka lewacka nowomowa, ale czy nie jest też problemem współczesnej szkoły, mniej podstawowych szkół, bardziej średnich, że one się momentami zmieniają w kursy przygotowywujące do rozwiązania testów, zwłaszcza mam tu na myśli egzaminy maturalne, bo ja sam pamiętam z mojego przygotowania do matury, że wyglądało to na zasadzie, tak naprawdę to jest tak i tak, ale zazwyczaj trzeba trafić w klucz, klucz jest układany tak i tak, więc wy się musicie uczyć tak jak klucz, a nie tak jak się powinno na przykład tam napisać tą pracę na maturze z polskiego. I czy to nie jest jedna z większych patologii systemu kształcenia polskiego? No bo Potem albo jest zderzenie ze studiami wyższymi, albo jest jeszcze bardziej bolesne zderzenie z tak zwanym realnym życiem. I okazuje się, że w życiu się nie rozwiązuje testu pod klucze. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Oczywiście, że tak, jest to pewnego rodzaju zmora i jest to coś, co negatywnie wpływa na proces edukacyjny. I również ja się z tym spotykałem. Ja jestem z rocznika 1984. Jeszcze byłem jednym z ostatnich roczników, który pisał tak zwaną starą maturę, ale przez prawie cały okres liceum
próbowano wdrażać już tą nową. Ja w zasadzie do końca nie wiedziałem, jaką będę pisał, i też zaczęto przygotowywać pod klucze. W zasadzie to było rozwiązywanie jakichś testów. Tak na dobrą sprawę, człowiek innymi słowami opisał to samo, ale nie wbił się w klucz i miał zero punktów, tak? Więc totalne absurdy. I tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam, że tego typu przygotowywanie pod testy, czy dążenie do tego, by wbić się w klucz, jest jak najbardziej czymś negatywnym, i to tak naprawdę zabiera też czas i energię, i można by wiele, wiele czasu poświęcić na dużo bardziej pożyteczne i przydatne dla uczniów, dla młodzieży, zwłaszcza młodych ludzi, nabycie przydatniejszych umiejętności czy wiedzy, która im się w życiu bardziej przyda. Więc jak najbardziej uważam, że tego typu rozwiązania, które by to ograniczyły czy doprowadziły do zmiany tego typu praktyk, jak najbardziej to popieram i uważam, że jest to czymś negatywnym. Natomiast wracając do ocen, bo też o to było tutaj, o to były pytania. I z mojego punktu widzenia, przez lata wychowania fizycznego również nauczałem, teraz ma nie być ocen z wychowania fizycznego, tak? No i no, niestety uważam, że jest to błąd, ponieważ nawet takie sformułowania tutaj się pojawiały gdzieś tam z tych kręgów ministerialnych, że należy z sportu usunąć rywalizację. No to zlikwidujmy sport w takim razie, bo przecież sport opiera się na rywalizacji. No, siłą rzeczy jest to, że ktoś przegra, tak? Ktoś wygra, ktoś przegra, ktoś będzie pierwszy, ktoś drugi, ktoś dziesiąty. Natomiast to, że ja przegram, nie oznacza, że ja jestem, że ja teraz mam się załamać, rozłożyć ręce i nie wiem, przeżywać jakiś dramat. Nie. Każda porażka powinna motywować do tego, do pracy, do treningu, do tego, by podnosić swoje umiejętności. I przecież sportowcy o tym mówią, że wielcy sportowcy o tym mówią, że nic tak ich nie motywowało do dalszej pracy, do poprawy swoich umiejętności, jak właśnie porażki. To one są motywacyjne. Natomiast to, co widzimy, to wszystko też, w ogóle odejście od ocen, często jest też tłumaczone tym, że albo to też dzieci stresuje. No ale życie ludzi no, w dużej mierze składa się też ze stresu. Człowiek, młody człowiek też powinien zdawać sobie sprawę, że w życiu nie uniknie stresu. Ale co więcej powiem, przecież stres ma również pozytywne cechy. Mamy tak zwany eustres, tak? No, psychologowie o tym powiedzą, psycholog sportowy o tym powie, że mamy ten pozytywny stres, który motywuje nas do działania, który powoduje, że my się bardziej skupiamy na danym zadaniu, że my dążymy do tego, tak? Że nas to motywuje, uwalnia w nas dodatkową energię, tak? Nie każdy stres będzie destrukcyjny. Oczywiście, że jeżeli ten stres zakłóca nasze działanie, no to wtedy jest to poważny problem i na pewno szkoła nie powinna wywoływać tego typu stresów, tak? Które mogą wpływać nawet na jakieś problemy ze zdrowiem. To oczywiście nie. Natomiast odrobinę stresu, który jest tym tak zwanym eustresem, tym pozytywnym stresem motywującym, jak najbardziej jest wskazany, zwłaszcza w sporcie, w rywalizacji, tak? No i no, sport opiera się na rywalizacji. Nie jesteśmy w stanie uniknąć tej rywalizacji. To też zresztą uczy charakteru, nawet odniesienie porażki, tak? Tego, że my potrafimy też no, przyznać się do tego, że no, byliśmy słabsi, ale to nie znaczy, że jesteśmy gorsi, tylko musimy więcej trenować, musimy podnosić swoje umiejętności. Więc to jest coś naturalnego. No i teraz pozbawianie młodzieży możliwości tej rywalizacji, no to w zasadzie powoduje to, że ona nigdy nie będzie podnosiła swoich umiejętności. Można zapomnieć o sukcesach sportowych, można zapomnieć o wychowywaniu w przyszłości mistrzów danego sportu. No więc no jest to fatalne, tak? Jeżeli tą drogą tak się pójdzie, no to tak na dobrą sprawę, to jest droga destrukcji, tak? I to na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach, na wielu tutaj polach, tak? Więc na pewno jak dla mnie
oceny jak najbardziej być powinny. Oczywiście też nie powinno być wszystko podporządkowane tylko tym ocenom, tak, bo istotne, najistotniejsze jest to, co dana osoba wie, tak, bo wiadomo, że młody człowiek, tak samo każda ta ocena, może być ocenie nierówna, bo ktoś włożył wiele pracy w to, dostał, nie wiem, czwórkę, a ktoś, no wiadomo, jak to bywa i bywało w szkole, a ktoś ściągnie, dostanie piątkę, no i siłą rzeczy taka czwórka ma większą wartość, ponieważ uczeń, który dostał tą czwórkę, no nabył tą wiedzę, ją zna, a ktoś po prostu oszukał, tak, no bo wiadomo, że takie przypadki też się zdarzają i tutaj też ocena nie może być tym najważniejszym, ale ona powinna być jako pewna miara, jako pewne narzędzie też do motywowania, no bo nie oszukujmy się, to też jest ważne dla nauczyciela, żeby mieć pewien argument, tak, tym bardziej, że też ta szkoła, te reformy, które próbuje się wdrażać w tym kontekście tego wychowania krytycznego czy wychowania antyautorytarnego, ma w zasadzie doprowadzić do tego, by no, rozbić tą dyscyplinę, tak? Bo to uczeń ma decydować o tym, co on chce robić, tak? No, i nie powinno się go tutaj dyscyplinować czy motywować w takim sensie, że się od niego pod wpływem jakiegoś przymusu wymaga określonych umiejętności czy określonych tutaj wykazania się określoną wiedzą, tak? No i tutaj na pewno pewien przymus jest niezbędny, tak? No my tego nie unikniemy, bo jeżeli tego nie będzie, no to po prostu takie założenie, tak? Zresztą można powiedzieć u fundamentów tych wszystkich takich, można powiedzieć, liberalnych, tych neomarksistowskich wizji edukacji jest takie założenie, że no, człowiek jest z natury dobry i on na pewno sam będzie się uczył. Także tak naprawdę dzieciom nie należy nic narzucać, bo one same będą się uczyć. No jest to utopia, tak? No. Oczywiście można w pewien sposób ograniczyć tą ingerencję, tak? No ale no, pewne ramy, pewne kwestie muszą być, tak? Muszą być w pewien sposób narzucone, określone, podane, wytłumaczone, no bo bez tego nie mówimy, nie ma po prostu wychowania, nie ma edukacji. Natomiast czy nie jest też problemem, że szkoła praktycznie no, traci swój też autorytet. No to tak odniosę się do takich memów, które są często popularne w internecie, że kiedyś, prawda, jak złe stopnie, to rodzice szli do dziecka z pretensjami, a teraz za złe stopnie rodzice idą do nauczyciela z pretensjami, no ale no to symbolem, to znany ten filmik sprzed chyba lat około 20, jak tam uczniowie wkładają śmietnik na głowę nauczycielowi. Ale też no, tu jest jakby też inny problem, że przynajmniej w ciągu ostatnich lat pojawiło się przekonanie, że szkoła wychowa i to wychowanie, ten proces wychowawczy przestaje się odbywać w rodzinach, a sama szkoła po prostu no, nigdy nie daje rady, żeby wychowywać uczniów bez współdziałania rodziców. Zgadza się, tym bardziej, że w Polsce jeszcze pewne pozostały ramy tego systemu starego, tego opartego o ten tak zwany pruski drill, tak jak to mówiono kiedyś, tak, gdzie jest jeszcze ten właśnie element, który miał przygotowywać przyszłego obywatela, który będzie osobą karną, zdyscyplinowaną, będzie nadawał się do pracy, tak, który będzie no, wykonywał swoje zadania. Natomiast na to nakłada się ta rewolucja kulturowa, która dąży do zniszczenia tego wszystkiego, więc tak na dobrą sprawę jest tu pewna niespójność, która powoduje też to, że no, widzimy te procesy w świadomości, jakie też ludzi zachodzą. To zresztą o czym wspominałem, mówiąc na temat tej rewolucji kulturowej, jaka się odbywa. Więc to wszystko się na siebie nakłada i tak dochodzi do w zasadzie takiego rozprężenia, do tego, że
do walki z wszelkimi autorytetami. No, nauczyciele nie mają już takiego autorytetu, jak mieli lat, nie wiem, 10 nawet, tak, czy 20, a już nie wspomnę 50 lat temu. I to jest taki znak czasów, w których żyjemy, i jest to pewien element tej całej rewolucji. A wiadomo, że to, co jest też istotą procesów wychowawczych, edukacyjnych, to przygotowanie przyszłych obywateli. Przecież o tym Hetman Zamoyski mówił, że takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie, więc to jest od wieków wiadome. Wiedzą też o tym doskonale różni ideologowie i dlatego oni dążą do tego, by już od najmłodszych lat wychowywać pod określoną ideologię. I niestety w krajach Unii Europejskiej tą taką główną polityką społeczno-kulturową jest gender mainstreaming. Jest taka ideologia. Zresztą tutaj te u źródeł gender również leży marksizm, tak? Bo to Fryderyk Engels pisał już prace, w których w zasadzie można powiedzieć takie te kwestie, które później były rozwijane już pod nazwą gender, to on już też sygnalizował, więc tu też ten fundament marksistowski jest jak najbardziej widoczny. Także no widzimy, jeżeli taka ideologia jest w Unii Europejskiej promowana, to również system edukacji będzie ją w jakimś tam stopniu miał w tym superpaństwie, o ile ono powstanie, a wszystko wskazuje na to, że niestety powstanie, będzie taka ideologia promowana. I jest to ogromne zagrożenie, jest to wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ ta ideologia w zasadzie jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co w Polsce od wieków, tak, było najistotniejsze. Tak? Jest zaprzeczeniem tradycyjnie pojmowanej, no, może tutaj źle mówię, po prostu jest zaprzeczeniem rodziny, zaprzeczeniem wartości chrześcijańskich, tak, tradycji, tego wszystkiego, co jest fundamentem też polskości i to, co kształtowało nas od pokoleń. Tak więc te wszystkie zmiany, jakie zachodzą w Polsce, są wynikiem rewolucji, jaka się odbywa w świecie zachodnim, i również zmian, jakie zachodzą w Unii Europejskiej, i jest to w tym kontekście jak najbardziej zrozumiałe, że taka walka z naszą pamięcią i tożsamością wydaje się być naturalna, ponieważ no, mamy być Europejczykami, nie Polakami. To tutaj może przejdziemy do tych pytań, które się w międzyczasie od widzów pojawiły. Parę ich mamy. Pytania są następujące. Marco Antonio, kto stworzył bolszewików, a potem komunistów? Mówimy, no, jeżeli tutaj chodzi oczywiście o całą podłoże ideologii marksistowskiej, to też o tym należy pamiętać, że marksizm powstał na Zachodzie, komunizm powstał na Zachodzie. Rosja, zresztą Lenin był agentem, tak, wysłanym do Rosji, by wywołać tam rewolucję. Rosja była eksperymentem. Rewolucja komunistyczna miała się odbyć na Zachodzie. To tutaj wywiad niemiecki w zaplombowanym wagonie wysłał Lenina do Moskwy i tam rewolta się udała, tak? Ale tylko terror utrzymywał bolszewików przy władzy. Tak więc o tym też trzeba pamiętać, że komunizm miał powstać w tych wysoko miał, no, ta rewolucja miała się komunistyczna odbyć w wysoko uprzemysłowionych społeczeństwach Zachodu, ale proletariat zawiódł, ponieważ gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, komuniści zachodni liczyli, że robotnicy skoczą do gardeł fabrykantom, władcom, że się zbuntują przeciwko arystokracji, przeciwko klasom posiadającym, a oni poszli na wojnę walczyć za swoją ojczyznę, za swoich władców, tak samo jak wszystkie inne grupy społeczne. I ta rewolta tam się nie udała, więc tak, tu należy powiedzieć, że jest to wytwór zachodni, tak? I no, taką kolebką komunizmu są Niemcy. Kolejne pytanie, Eryk Wnuk. Czy rodzice oprotestują te zmiany edukacyjne?
Tutaj należy się zastanawiać, bo na pewno będzie oczywiście grupa rodziców, jestem przekonany o tym, która będzie protestować, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że jest tak głęboki podział wśród Polaków, że no niestety, ale jest część Polaków, którzy na pewno te zmiany będą popierali. Będzie też znaczna część nauczycieli, która jest zadowolona i się cieszy z faktu, że nie będzie prac domowych, tak? Więc to oczywiście tutaj odpowiem w ten sposób. Na pewno część rodziców będzie protestowała. Wierzę w to, że tak będzie, ponieważ no jeżeli to oczywiście wejdzie, tak? Bo cały czas pamiętajmy, że na razie to są pewne prekonsultacje, ale sądząc po tej całej polityce, jaka się obecnie, jak ta polityka wygląda, jest to jak najbardziej prawdopodobne, że coś takiego będą próbowali wprowadzić. Ja tylko a propos tych prekonsultacji dodam, że najczęściej jak słyszę konsultacje, to już jestem zaniepokojony, bo z konsultacji to trochę tak jest. To najbardziej było widać paradoksalnie na przykładzie kościelnym, że można wyciągnąć jako syntezę z konsultacji cokolwiek, a najczęściej się wyciąga to, co pasuje pod przyjętą wcześniej tezę, więc to co się chce. Tak, 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 tak. Kolejne mamy jeszcze pytania. Piast Pax. Czy powrót do systemu nauczania z lat 70. 80. jest dobrym pomysłem, czy też obecny system jest w stanie dobrze wyedukować młodzież? Zmiany, jakie zaszły, choćby technologia, te zmiany technologiczne sprawiły, że no powrót do takiego systemu jeden do jednego, jak był wtedy, oczywiście nie zdał swojego egzaminu, tak? Natomiast jak najbardziej wprowadzenie pewnych narzędzi dyscyplinujących i także egzekwujących pewną wiedzę, także no, odejście od, bo to jest też ogromny problem młodych ludzi, oni są przebodźcowani. Natomiast wszędzie słyszymy cyfryzacja, tak, cyfrowy uczeń, tak dalej. No, wielu uczniów jest dziś uzależnionych od internetu, uzależnionych od smartfona, od komputera, od gier komputerowych, od portali społecznościowych. To jest ogromny problem. I dalsze brnięcie w ten świat cyfrowy, tak na dobrą sprawę, no, na pewno nie jest rozwiązaniem. I tutaj to wymaga. Oczywiście system edukacji wymaga reformy i zmian, ale na pewno nie taki, jaki w taki sposób, jak obecnie to jest proponowane, tak? No bo te propozycje to jest destrukcja, a nie reforma. Z kolei widzoniku Piotr pyta, jak pan ocenia odbiór pani minister Nowackiej wśród nauczycieli? No tutaj środowisko nauczycielskie uważam, że no w większości, tak jak ja to widzę, to myślę, że dość pozytywnie odbiera. Jest to środowisko, gdzie te poglądy lewicowe są bardzo popularne. Tak? Więc tutaj oczywiście nie wszyscy, tak nie można ujednolicać, ale na pewno na tym etapie dla wielu nauczycieli to minister Czarnek był, tak? Tym właśnie takim ministrem, którego należało jak najszybciej, tak, usunąć. No, tak to niestety z moich tutaj jakichś tam doświadczeń było. Natomiast oczywiście można też się zastanawiać, czy wszystko za poprzedniego ministra było dobre. Oczywiście uważam, że też wiele rzeczy wymagało zmian i tak jak ja mówię, system edukacji wymaga reformy. Tak? I ja tutaj też nie chcę się, nie wiem, opowiadać po stronie tego czy tego ministra. Mnie zależy na tym, żeby ten system edukacji był wydolny, żeby on kształcił młodych ludzi na przykładnych Polaków i uczciwych obywateli, tak? By żyło nam się wszystkim jak najlepiej w wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej Polsce. Jeszcze pytanie Alicja Pochylczuk. Czy myśli pan, że rodziców czeka tajne nauczanie, jeżeli chodzi o poznanie lektur wykreślonych z kanonu? Czy tajne? Może na ten moment podejrzewam, że za
własne, znaczy za nauczanie w domu, tak, historii, czy czytanie lektur razem z dziećmi, czy polecanie dzieciom tych lektur, no kar na ten moment nie będzie. Natomiast jak najbardziej jest to całkiem prawdopodobne, że jeżeli świadomy rodzic, no będzie musiał gdzieś tam samemu również motywować i nauczać swoje dzieci tych właśnie takich fundamentalnych, czy to lektur, czy też treści z historii, czy z innych też przedmiotów, tak? No bo proszę sobie wyobrazić, my tu mówimy o historii, mówimy o języku polskim, natomiast no matematykę weźmy, tak? No jeżeli, no jak można nie ćwiczyć, tak? Nie mieć zadań domowych z matematyki? Przecież matematyka opiera się na rozwiązywaniu zadań, na ćwiczeniu. Więc no to jest chyba naturalne, że żeby nauczyć się matematyki, trzeba wykonywać wiele działań, wiele zadań, robić to nie tylko na lekcji, bo to jest po prostu za mało czasu na to, tak? No jeżeli chce się opanować matematykę, to trzeba to trenować, więc no bez prac domowych, no to no pewnie, że się znajdą jakieś jednostki, pojedynczy uczniowie czy grupy uczniów, które będą chciały nabyć wiedzę, bo są takie dzieci i oczywiście nie można tutaj twierdzić, że nikt się uczyć nie będzie sam. Tak, ale to wiadomo, jak to też wygląda, że to będą, tak jak wspomniałem, jednostki. I jeszcze mamy pytanie drugie od Eryka Wnuka. Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że dzisiaj szkoła służy do ulepienia nowego człowieka, zaś kwestia edukacji jest mniej istotna? Temu służą pewne ideologie, ale także pewne koncepcje pedagogiczne. Nie powiedziałbym, że szkoła, tak, bo powiedziałbym bardziej to, o czym wspomniałem. Pedagogika antyautorytarna, pedagogika krytyczna, to są właśnie te elementy, które jak najbardziej tak mają służyć stworzeniu nowego człowieka, mają na celu doprowadzenie do tego nie tyle, by człowiek posiadał wiedzę, ale by odpowiednio reagował na określone, no by po prostu nabył umiejętność określonych postaw, tak? Postaw społecznie pożądanych, tak? Więc tutaj tak bym to określił. To na Zachodzie ma miejsce, tak? Gdzie ta polityczna poprawność ma prowadzi właśnie do tego, że szkoły na Zachodzie mają tworzyć takich przykładnych obywateli, którzy będą wyznawać tą poprawność polityczną. Oni nie muszą mieć dużej wiedzy, ale muszą się odpowiednio zachować i mieć odpowiednie przekonania. I ponieważ tutaj to było już ostatnie pytanie z czatu, to będziemy kończyć nasz program, tym bardziej, że czas już się wyczerpuje. To był tylko przyczynek do rozmowy o edukacji, bo pewnie jeszcze wiele takich rozmów trzeba by odbyć i zapewne będziemy je jeszcze tutaj czy w innych miejscach odbywać, ale ten program już niestety musi się skończyć. Moim i Państwa gościem był pan Dariusz Rozwadowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i chciałbym jeszcze polecić, tak, gdy mowa o tej rewolucji kulturowej, książkę Marksizm kulturowy. Te zagadnienia, o których dziś mówiliśmy, również są w tej książce poruszone oraz, można powiedzieć, taką drugą część mówiącą o też kryzysie w Kościele katolickim, Kościół w obliczu rewolucji. Również zagadnienia dotyczące rewolucji kulturowej są w tej książce szeroko omówione. Także bardzo polecam, zwłaszcza w kontekście tworzenia, domykania się tego systemu europejskiego superpaństwa, które no niestety wprost prowadzi do totalitaryzmu. Jest to ogromne zagrożenie dla naszej wolności. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Zachęcam do tego, żeby nam pomóc walczyć dalej. Na dzisiaj jeszcze nie kończymy tej naszej walki, bo za godzinę o 19 porozmawiam z Ireneuszem Jabłońskim o głośnym temacie, szeroko ostatnio dyskutowanym, czyli kontrowersjach wokół budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Także do zobaczenia dosłownie za chwilę. Prosimy nie regulować odbiorników.